Fabryka Słów przedstawia. Peter Vibret. Pustynny Książę. Księga pierwsza. Tłumaczenie: Marcin Mortka. Czyta Filip Kosior. Produkcja: Audioteka. Kasandrze. Jeden. Jestem Oliw. 349. Rok plagi. Głowa odskoczyła mi gwałtownie, gdy Misza, zajęta rozdzielaniem moich długich czarnych włosów i splataniem ich w warkocze, szarpnęła mocniej niż zwykle, choć byłam do tego przyzwyczajona. Odkąd pamiętam, zawsze szarpano mnie i popychano, bym spełniła czyjeś oczekiwania. — Nie ruszaj się — burknęła babcia Elona, nakładając nieco pudru na pędzel. — O mało nie upudrowałam ci źrenic. — Po co w ogóle to robisz? — odparłam marudnym tonem. Przecież i tak twarz zasłoni mi płótno. Elona wybuchła śmiechem. Na makijaż zawsze jest czas, stwierdziła. Wiedziałam, że dla niej to nie żart. Jeszcze nie widziałam, by babcia kiedykolwiek pozwoliła sobie na jakiekolwiek zaniedbanie, jeśli chodziło o wygląd. Wnet zakończyła pracę wokół oczu i zabrała się za rzęsy. Jesteś księżniczką zakątka. Cóż, podobnie jak inne uczennice, musisz stroić się w worek na ziemniaki, ale. Nie zapomnij, że te dziewczęta spoglądają na ciebie z podziwem. Musimy zadbać o to, byś była najpiękniejszą w ich gronie. — Pani Darcy szykuje dziś sprawdzian z wiedzy o ziołach — powiedziałam. — Muszę znaleźć chwilę, by porównać notatki z selen. — Misza syknęła z dezaprobatą. — Takimi rzeczami trzeba było zająć się wczoraj, siostro. — Misza i ja miałyśmy tego samego ojca — Achmana Jardira — który zasiadał na tronie Krasji, rozległego i potężnego imperium na południu. Przed moim urodzeniem tesa i Krasja toczyły wojnę, a niektórzy mawiali, że gdyby nie ja, starcia trwałyby nadal. Wedle matki to wierutne bzdury, mimo to nie pozwalała mi odwiedzić dworu ojca. Większość tego, co wiem o moich rodakach, pochodzi od Miszy i nauczycieli. Misza wychowała się w krasji, co podkreślała noszeniem czarnych szat zakrywających całe ciało z wyjątkiem dłoni i twarzy. Ona również upudrowała policzki i uszminkowała usta, choć poza kobietami w tym pokoju i jej żoną, Kendall, nikt nie miał szans tego ujrzeć. Misza była niewyobrażalnie piękną kobietą, ale gdy wychodziła z moich komnat, zasłaniała dolną część twarzy białą woalką noszoną przez mężatki miała nieco ponad trzydzieści lat, a więc była dwa razy starsza ode mnie i zawsze traktowała ją bardziej jak mianie niż siostrę. Księżna, co prawda, zawsze znajdowała dla mnie czas, jeśli chciałam się z nią zobaczyć, lecz służba i doradcy nieustannie kręcili się w pobliżu, przez co zazwyczaj czułam się jakbym przeszkadzała w podejmowaniu jakiejś ważnej decyzji. Tomisza zwykle układała mi włosy, szorowała plecy i wszędzie mi towarzyszyła. Kochałam ją, a ona mnie. Jednak nadal traktowała mnie jak dziecko, a jej surowe zasady czasem dusiły mnie i przytłaczały. Ta moja córka od siedmiu boleści tak ci niewiele pomoże, stwierdziła babcia. Selen nie należy do najbardziej rozgarniętych dziewcząt na świecie, a jej uroda dorównuje inteligencji. Poza tym jesteś przecież córką księżnej, naprawdę przejmujesz się jakimś sprawdzianem z zielarstwa? Księżna, odpowiedziałam. Jeśli się pomylę, choć w jednym szczególe. Na noc. Ona zmyje mi głowę, nawet jeśli odpowiem prawidłowo, ale nie do końca. Babcia zachichotała. No tak, moja lisza taka jest, choć wciąż uważam, że powinnaś bardziej przejmować się ćwiczeniem w walce niż zielarstwem. Dopiero co zamaskowałam pudrem siniak na twoim policzku. Selen udało się mnie trafić, odparłam. Zresztą zgodnie z prawdą. Zataiłam natomiast to, że Selen udawało się to całkiem często. W końcu była jedną z najlepszych uczennic kapitan Łondy. — Przecież siniak już znikł. Rano wciąż było widać, rzekła babcia. Nie należała do ludzi, którzy by ustępowali w jakiejkolwiek sprawie, nawet jeśli się mylili. Ale nie o to chodzi. Masz przecież wszędzie ochronę. Po co ci te ustawiczne bijatyki na podwórzu? Szarusag jest fajniejszy od zielarstwa, powiedziałam. Przynajmniej w walce jestem naprawdę dobra. Znałam w życiu wielu ludzi, którzy byli dobrzy w walce, padła odpowiedź. Zabawne, ale jakoś mało komu udało się dożyć, by móc dotrzymywać nam teraz towarzystwa. Księżniczka zawsze jest celem dla wrogów jej rodziny, wtrąciła się misza. Mogą kiedyś przyłapać ją z dala od straży, a wówczas Oliw będzie się cieszyć, iż umie się obronić. Zdusiłam chęć, by wywrócić oczami. Cóż takiego niania misza mogła wiedzieć o walce? Nigdy nie widziałam, by choć rozdeptała robaka powstrzymywała się nawet od jedzenia mięsa. Też jesteś księżniczką, czemu ty nie musisz walczyć? Premierka G. zrodziło wiele księżniczek, rzekła Misza. Gdyby przytrafiło mi się jakieś nieszczęście, mamy wiele innych, które mogą zająć moje miejsce. Ty zaś jesteś jedyną następczynią swej matki. Zakątek ma tylko ciebie. W jej głosie nie było smutku. Równie dobrze mogłaby mówić o pogodzie, a mimo to takie słowa bardzo mi ciążyły. Matka miszy znajdowała się nisko w hierarchii wielu żon ojca, a ona sama nie była dużo starsza ode mnie, gdy wysłano ją z osławionych letnich pałaców Krasii, by zamieszkała w zimnej, deszczowej Tesie, wśród ludzi, którzy ongiś byli jej wrogami, aby zajmować się najmłodszą siostrą. Czy kiedykolwiek przeklinała swoje wygnanie? Nie wiem. Ja z pewnością nienawidziłabym takiego losu. Lecz misza nigdy słowem się nie zająknęła, jakoby była niezadowolona z życia. Miałam wrażenie, że w zakątku jest szczęśliwsza ode mnie Gotowe, oznajmiła Tu też Elona nałożyła szminkę w ostatnie miejsce Zrób dzióbek Zacisnęłam usta, by wyrównać kolor i spojrzałam w lustro Nie przestawałam narzekać na pośpiech Jednak byłam pełna podziwu wobec kunsztu babci Umiałam sobie poradzić z makijażem, ale Elona Mimo, że słynęła z awersji do pracy Była prawdziwą artystką w tym temacie Odziedziczyłam po ojcu oliwkową cerę, rzadko spotykaną na północy, lecz babcia idealnie dobrała szminkę i puder. Moja skóra wydawała się gładsza, a wysokie kości policzkowe i ostra szczęka sprawiały teraz wrażenie bardziej naturalnych. Błękitne oczy to rzadkość w krasi, choć czasem się zdarzają. Myślę, że miał je ktoś w rodzinie ojca, bo moje oczy były równie niebieskie jak Elony, Kontrastowały z ciemną cerą, ale babcia przydała im cieni i pogrubiła rzęsy, przez co ich barwa stała się oszałamiająco intensywna. Warkocze, będące dziełem miszy, ułożyły się w idealną koronę wokół mojej głowy i spłynęły splecione razem na plecy. Ta elegancka fryzura, z którą nie powstydziłabym się stanąć przed księżną, miała też praktyczne walory, co miałam docenić podczas ćwiczeń w walce. Zaplatasz włosy ze zręcznością tkaczki. — Elona pociągnęła moją siostrę za zawój. — Ale o siebie jakoś nie dbasz. Kłaki jak u pomywaczki. Misza nie lubiła, gdy ktoś dotykał jej zawoju, ale nie powiedziała ani słowa i po prostu odsunęła się od Elony. Czasem miałam wrażenie, że jestem jedyną osobą na świecie, która nie boi się babci Elony. — I wiesz dlaczego? — Misza znała odpowiedź. Lecz to nie miało dla babci żadnego znaczenia. Nic nie ożywiało jej tak, jak mówienie o czymś, co wprawiało słuchaczy w zażenowanie. Tak, prychnęła Elona, bo niby kuszenie mężczyzn tym, czego nie mogą dostać, jest nieprzyzwoite. Przecież nie o to chodzi. Żeby owinąć sobie mężczyzn wokół palca, trzeba najpierw namieszać im w głowach. Nie chcę mieć żadnego mężczyzny wokół palca, odpowiedziała Misza. I nigdzie indziej, roześmiała się Elona. Co słychać u Kendall? Nianie Misze na ogół łatwo było zbić stropu. Ale wystarczyła wzmianka na temat jej żony, by ją o nie śmielić. Kendal pieśń demonów pełniła funkcję nadwornego herolda matki. Była to kobieta odważna i olśniewająca, która zazwyczaj nosiła pstrokaty strój minstrela. Skromna Misza z pewnością nieraz była wstrząśnięta jej śmiałymi wycięciami i dekoltami, ale nigdy jeszcze nie widziałam pary, która okazywałaby sobie więcej miłości. Misza pochyliła głowę. Moja dziwach! Sięgnęła po krasjańskie słowo oznaczające żonę. Ma się dobrze, dziękuję. Następnie pomogła mi założyć chropowatą niebieską szatę zielarki uczennicy. Płótno było ciemne, a sam strój mało wyszukany. Nie użyto go z myślą o wygodzie. Miał chronić przed zimnem i plamami. Szorstkie płótno drażniło mi skórę. Nienawidziłam zarówno tego stroju, jak i wszystkiego, co sobą przedstawiał. Ja byłam kimś innym, na noc. Bywało, że nie miałam pojęcia kim, ale na pewno nie tym. Wsunęłam buty z brązowego płótna zwyczajne, wygodne i nadające się, by je nosić w ogrodzie i po korytarzach uniwersytetu. Znałam każdego szewca w zakątku, z imienia, i miałam cały pokój pełen butów. Znalazłyby się tam buty za kostkę, sandały z płaską podeszwą i sandały na obcasie. Miałam buty pasujące do każdej okazji i każdego stroju, zarówno takie z polerowanej skóry, jak i te z zacnego jedwabiu i wężowej skóry. Mimo tego na ogół musiałam nosić trzewiki z płótna. Tak, z płótna, bo matka takie właśnie nosiła jako uczennica trzydzieści lat temu. Zamknij oczy, powiedziała babcia i rozpyliła w powietrzu chmurę perfum, a ja przeszłam przez nią, jak mnie uczyła. Nie chcę, żeby ludzie gadali o tym, jak księżniczka zakątka śmierdzi po treningu szarusak. Bzdura, rzekłam. Mój podpach nie różami i cynamonem. Babcia zachichotała i wygładziła chropowatą tkaninę na ramionach. Nadal jesteś najpiękniejszą dziewczyną w zakątku, nawet ubrana w worek na ziemniaki, zupełnie jak twoja matka przed tobą, mrugnęła do mnie. No i jak twoja babcia swego czasu. Nadal jesteś najpiękniejsza. Zażartowałam, ale trochę prawdy w tym było. Babci stuknęło już sześćdziesiąt lat, a jej włosy były nadal czarne jak noc i tworzyły wspaniały kontrast z gładką, jasną skórą. Oczywiście korzystała z pudrów, farb do włosów i nie stroniła od głębokich dekoltów, podobnie jak każda inna kobieta na książęcym dworze, ale żadna nie przyciągała takiej uwagi jak Elona, matka liszy, nawet dziewczęta młodsze od niej czarująca niczym minstrelka powiedziała Elona i ujęła mnie za ramiona by pocałować powietrze obok moich uszu tak aby nie naruszyć warstwy pudru Babcia toczyła boje z każdą napotkaną kobietą ale z jakiegoś powodu mnie zawsze traktowała dobrze i bardzo się z tego cieszyłam Porwałam książki i wybiegłam z komnat Elona i Misza udały się za mną Ciocia Selen trzy miesiące młodsza ode mnie czekała na dole Nasze kołyski ustawiono w tym samym pokoju i od tego czasu byłyśmy nierozłączne. Selen to jedyna znana mi osoba, której narodziny okazały się równie wielkim skandalem jak moje. Romans między babcią i generałem Garedem był do dziś tematem dla Minstreli, ale swego czasu o mało nie stał się przyczyną rozbicia dwóch małżeństw. Dziadek Erny chyba jakoś się z tym pogodził, ale Emelia, macocha Selen, wciąż nie mogła o tym zapomnieć. Babcia spojrzała na fryzurę Selen i prychnęła. Elona była kruczowłosa. Generał Garet za młodu miał ponoć czuprynę jasną jak słońce, a barwę włosów Selen trudno określić. Były matowe i brązowawe, ale pojawiały się wśród nich jaśniejsze kosmyki, które podchodziły pod blond. — Nie mogłaś kazać służącej, by choć rozczesała to ptasie gniazdo, zanim zapleciesz warkocze? — spytała. — A gdzie wtedy będą te ptaszki mieszkały? — Selen, kiedy odkryła, że nie jest w stanie zaspokoić żądań matki, nauczyła się czerpać satysfakcję drażnienia jej. Pytałaś księżną o pozwolenie na udział w objeździe księstwa? Objazd miał miejsce raz do roku na przesilenie letnie i dla dorastających dzieciaków był szansą, by odwiedzić odległe krańce księstwa. Droga wypadała przez każdy z wielkich runów, które chroniły zakątek przed demonami i wiodła poza jej granice aż do ościennych osad. Oliw nigdzie nie jedzie i ty też nie. Powiedziała z gniewem babcia, która źle reagowała na kąśliwości, a świadomość, że jest ignorowana, doprowadzała ją do szału. Wszystko, czego wam trzeba, macie tu, w stolicy, łącznie z gorącą wodą w rurach. Nie wiem, jak kogoś może ekscytować, przyglądanie się, jak żyją zapuszczeni wieśniacy, a o spaniu na ziemi nie chcę nawet słyszeć. To będzie naprawdę fascynująca wyprawa. Seren nadal celowo ignorowała matkę. Kto wie, może nawet zobaczymy jakiegoś demona. Przewróciła oczami. Razem z Selen niekiedy rozmawiałyśmy z wędrowcami, ale żaden nie widział niczego bardziej frapującego niż krzak kołyszący się na wietrze. Przecież wszyscy wiedzieli, że demony zostały wytępione podczas wojny. — Gdy byłam w waszym wieku, nie mieliśmy wielkich runów — powiedziała Elona. — No, oglądałam się demonów za wszystkie czasy. Naprawdę nie ma za czym tęsknić. Tata powiedział, że mogę jechać. Selen założyła ramiona na piersi. — Czyżby? Elona wsparła dłonie na biodrach. — Zaraz się przekonamy. — Powiedział, że jeśli chcesz, możesz wpaść i sprawę omówić. Oczy Selen błysnęły z zachwytu, gdy ujrzała grymas na twarzy babci. Obie wiedziały, że Elona nie odważyłaby się odwiedzić generała Gareda w jego domu. Jedyną osobą na całym świecie, która potrafiła stawić jej czoła, była żona Gareda, Emelia. — Któregoś dnia Gared wyściubi nos ze swej kryjówki, a wtedy się doigra — warknęła Elona — ale na tym zakończyła ty radę, odwróciła się na pięcie i odeszła. Selen pożegnała ją wulgarnym gestem. Przestań! syknęła misza. Eweczach naucza, że szyderstwo odbiera zwycięstwu wartość i ściąga uwagę Ewerama, by nauczył nas pokory. Może i tak jest, zgodziła się Selena. Ale na noc, od razu mi lepiej. Nie rozumiem, czemu zawsze szukasz guza. Zwróciłam się do Selen, gdy pobiegłyśmy na dziedziniec. Może sama powinnaś spróbować raz na jakiś czas? Powiedziała Selena. Częściej stawiałabyś wtedy na swoim. Na zewnątrz czekał powóz, który miał nas zabrać na Uniwersytet Zielarski. Łonda Rębacz, kapitan książęcej gwardii przybocznej, gawędziła z woźnicą. Dzień dobry, Oliw? Powiedziała i uśmiechnęła się ciepło. Miała małe oczy, nos, który w przeszłości często łamano oraz surową, pobliźnioną twarz. W całym zakątku nie było wielu mężczyzn, którzy dorównywaliby jej wzrostem czy budową ciała, a onda nawet w czasach pokoju bardzo poważnie podchodziła do swych obowiązków. Nigdy nie widziałam jej bez drewnianego napierśnika czy z odpiętą bronią. Na plecach zawsze nosiła kołczan ze strzałami oraz łuk, z którego zdjęła cięciwe. Byłam już świadkiem tego, jak szybko potrafiła ją nałożyć, gdy tylko wyczuła niebezpieczeństwo i na każdych obchodach przesilenia letniego zdobywała wstęgę najlepszej łuczniczki. Na łudzie miała długi nóż, a łuk na plecach krzyżował się z włócznią. Oczywiście nie była to jakaś elegancka zabawka z festiwalowych turniejów, ale krótka, ciężka broń, stworzona w jednym celu. Ludzie nadal opowiadali o wyczynach Łądy podczas wojny z demonami. Łąda rozejrzała się, a potem włożyła rękę do kieszeni i wyciągnęła dwa małe zawiniątka. Przemyciłam dla was trochę słodyczy, ale nie mówcie od kogo to. To mówiło wszystko na temat kapitan Łądy. Kochała nas i oddałaby za nas życie, ale dla niej zawsze miałyśmy być dziećmi. Na słońce. Fajno. Selen błyskawicznie rozwinęła swoje cukierki i wpakowała je do ust. Dzięki Łon. Wsunęłam podarunek do kieszeni. Przykro mi się zrobiło, kiedy zobaczyłam rozczarowanie na jej twarzy, gdy nie pochłaniałam słodyczy tak jak Selen. Kochałam kapitan Łonę i chciałam, by była szczęśliwa, lecz nie byłam już dzieckiem. Co tutaj robisz? Spytałam. Rzadko się zdarzało, by łąda choć na chwilę opuszczała matkę. Cóż, łąda potarła kark nie patrząc mi w oczy. Przechodziłam i zobaczyłam powóz. Uznałam, że podejdę i pomacham wam na do widzenia. Kiepsko kłamała, ale nie naciskałam. Łąda może i nie miała talentu do ugania. Za to na ogół udawało się jej zachować sekrety matki dla siebie. Odwróciła się, by odejść, ale nagle zatrzymała się, jakby sobie coś przypomniała. Aha, matka ma później wpaść na uniwersytet, rzuciła i nie czekając na odpowiedź, weszła szybko po stopniach. Do zobaczenia na placu treningowym. O co tu chodziło? spytała Selen. Ostrzegła mnie. Nowy stajenny, Perin, wyciągnął schodki, byśmy mogli wsiąść do powozu. Perin był wysokim chłopakiem z silną szczęką i parę razy złapałam się na tym, że wodzę za nim wzrokiem. Babcia nazywała go młodym źrebakiem i uśmiechała się przy tym lubieżnie. Selen mrugnęła do Perina, gdy ten zamykał drzwi. — A to, co było? — spytałam. — A o co ci konkretnie chodzi? Usta Selen zadrżały, gdy studem powstrzymywała uśmiech. Ruchem głowy wskazałam Miszę i uniosłam pytając o brew. Moja siostra z ochotą plotkowała o wszystkich, lecz obie wiedziałyśmy, że regularnie składa matce meldunki z tego, co obie robimy — Seren jednak wzruszyła ramionami i uśmiechnęła się szeroko. Wczoraj całowaliśmy się przez trzy godziny, powiedziała. Na pewno nie. Rozdziawiłam usta ze zdziwienia. Coś podobnego. Misza zmarszczyła nos. Ten chłopak wynosi gnój ze stajni. Nie nadaje się na męża dla ciebie. Ale ja nie szukam męża, roześmiała się Seren. Wystarczy mi para gorących ust. Proszę, nie mów nic matce. Odwróciłam się do miszy. — Przestań — Misza machnęła dłonią. — Gdybym miała opowiadać twojej matce o wszystkich chłopakach, z którymi całowała się Selen, zabrakłoby mi czasu na cokolwiek innego. Selen parsknęła ze złością na te słowa, a ja zmarszczyłam brwi, zazdroszcząc jej wolności. Zawsze uważałam Miszę za naszą wspólną nianię, Pozajmowała się nami dwiema od czasów niemowlęctwa, ale towarzyszyła nam ze względu na mnie, a nie Selen. Gdybym to ja coś takiego zrobiła, nigdy nie zataiłaby sprawy przed matką. Ba! Nigdy nie dopuściłaby do mnie żadnego chłopaka na tyle blisko, bym go mogła pocałować. Myślę, że w naszej klasie byłam jedyną dziewczyną, która nigdy się nie całowała. A Selen? Cóż, straciłam rachubę. Przycisnęłam podręcznik zielarstwa do piersi i spojrzałam przez okno powozu. Selen trąciła mnie w ramię. A ciebie co gryzie? Nic, odpowiedziałem, ale Selen założyła ramiona na piersi. Zbyt dobrze mnie znała. Bzdura. Nie był to najlepszy moment na tę rozmowę, nie mówiąc już o tym, że gadałyśmy na podobny temat z tysiąc razy. Teraz jednak słuchała nas Misza. — Przejmuję się sprawdzianem. — Jakim tak, sprawdzianem? Selen zamrugała. — Rzadko się zdarza, by dyrektorka Darsi nie urządziła niezapowiedzianego sprawdzianu raz na dziesięć dni, powiedziałam. Dzisiaj wypada dziesiąty dzień od ostatniego testu. — Czyli możemy mieć test. — Tak? Kąciki ust Selen uniosły się lekko. Poranny niepokój powrócił. Wanda powiedziała, że matka chce złożyć dziś wizytę w szkole, a to utwierdziło mnie w przekonaniu, że na pewno czeka nas sprawdzian. Matka zawsze znajdowała później chwilę, by omówić moje błędy. Nie jestem przygotowana, westchnęłam. Chcę powtórzyć materiał, a nie słuchać o całowaniu się z chłopakami. Dziesięć minut wkuwania niewiele nam da, parsknęła Selena. Jesteś w tym lepsza niż ci się wydaje. Dasz sobie radę. To za mało. Selen wywróciła oczami. — Księżna tak czy owak będzie rozczarowana bez względu na to, co zrobisz. Matki już takie są. — Lepiej się ucz, dziewczę — mówiła teraz wyższym, bardziej nadętym głosem, który idealnie naśladował sposób wysławiania się Elony. — I to solidnie, bo żaden nawet na ciebie nie spojrzy. — Bzdura — odpowiedziałam. Selen odziedziczyła mocną szczękę i szerokie ramiona po ojcu. — Ja byłam wyższa od większości chłopaków w naszym wieku — ale Selen miała nademną sal przewagi, a pod jej skórą prześlizgiwały się mocne mięśnie. Skutecznie opierała się wszelkim próbom nałożenia makijażu, i gdy babci Elonie udawało się już posadzić ją przed lustrem, zmywała z siebie wszystko przy pierwszej dogodnej okazji. Selen nie była pięknością, ale ładną dziewczyną, i tylko babcia miała w sobie tyle próżności, by uważać ją za rozczarowanie. Tak, wiem, zgodziła się Selena. Z nas dwóch to ty zawsze byłaś tą ładną, ale ja się sobie podobam i jakoś nie narzekam na brak powodzenia. A kogo więc obchodzi to, co myśli moja matka? Ty też powinnaś już przestać się tym przejmować. Dobrze by ci to zrobiło. Spojrzałam na nią uważnie. Za to bierzesz sobie do serca to, co myśli generał. Tak, ale w niczym mi to nie przeszkadza. Nadal robię to, na co mam ochotę. Wczoraj, gdy całowałam się z Perinem w Stajni, ojciec wszedł do środka. I dał lawinie jabłko. Uniosłam głowę. Selen spoglądała na mnie triumfalnie, a ja zapomniałam o całym świecie. Generał Rębacz cię złapał? spytałam i zadałam sobie w myślach pytanie, czemu Perin nie leży jeszcze w szpitalu. Mało brakowało. Selen zmarszczyła nos. Schowałam się w jedynym miejscu, gdzie na pewno by nie zajrzał. Na stwórce, tylko nie to. Zasłoniłam oczy. W bok się zgnojem. Uśmiech Selen był zaraźliwy. Perinowi jakoś przeszła ochota na buziaki, gdy wyszłam ze środka, cuchnąc obornikiem. Misza westchnęła ze zgrozy. A ja śmiałam się do rozpuku. Na moment zapomniałam o lekcjach i matce, a przypomniałam sobie, dlaczego kocham Selen. Pewnie nie mogła się doczekać, by mi o tym opowiedzieć, podczas gdy ja zamartwiałam się sprawdzianem, którego mogło nawet nie być. Masz ochotę jeszcze się z nim spotkać? Spytałam. Nie cierpiałam podniecenia, które mnie ogarniało, gdy przeżywałam opowieści Selen. Żałowałam, że sama nie miałam nic do opowiedzenia. — Fuj! — Selen strzepnęła coś palcem. — Nie mam już zamiaru tłumaczyć praszce, dlaczego odświętna sukienka śmierdzi końskim gównem. — Naprawdę? — Nie umiałam ukryć rozczarowania. — Palin może i nie jest najbystrzejszym chłopakiem w okolicy, ale miło na niego popatrzeć. Już się z nim całowałam. Selen wzruszyła ramionami. — Pierwszy raz zawsze smakuje najlepiej. Potem jeden z drugim zaczyna gadać, a od tego tylko głowa boli. Stłumiłam przypływ zazdrości. Piętnaście lat, a już taka mądra jesteś. Znowu westchnęłam. I kto to mówi? Sama całowałaś się kiedyś? Wymruczała Selen, ale jej kwaśny ton złagodniał, gdy ujrzałam moją minę. Ja nie mogę całować się z chłopakami tak jak ty, odpowiedziałam. To nie zawsze są chłopcy. Przypomniała mi Selen. Pamiętasz, jak kiedyś Sandy z pastwiska udzieliła nam lekcji całowania i łaziła potem za nami przez dwa tygodnie? Może dlatego, że po pierwszej lekcji pojawiły się kolejne? Może, uśmiechnęła się Selen. Ale chodzi mi o to, byś przestała przejmować się księżną. Czego się spodziewać po nastolatkach, jak nie tego, że będą zwodzić rodziców i całować się po kątach? Ja to robię. Czemu nie pójdziesz w moje ślady? Zerknęłam na miszę, która miała przynajmniej tyle przyzwoitości, by zająć się wyglądaniem przez okno. Nie przypominałam sobie, kiedy po raz ostatni nie zareagowała, gdy jakiś chłopak w moim wieku zbliżył się do mnie na choć kilka kroków. Jednak tu chodziło o coś więcej niż tylko nadmierną opiekuńczość matki oraz miszy. Chodziło o coś więcej niż tylko plotki, które poniosłyby się po pałacu, gdyby córka księżnej została złapana na całowaniu się ze stajennym. Bo przecież pocałunki. To wstęp do czegoś większego. Dwa. Jedno i drugie. 339 rok plagi. Chcę walczyć. Była to całkowicie sensowna prośba. Byłam już znużona niekończącymi się ćwiczeniami szarukin i wymierzaniem ciosów w powietrze, podczas gdy nadal nie miałam pojęcia, na co łagodne ruchy przydadzą się w walce. Miałam pięć lat. Nie ma mowy. Odparła matka. Generał powiedział, że Selen już może. Oznajmiłam z triumfem w głosie przekonana, że zapędziłam matkę w logiczną pułapkę, z której się nie wyrwie, ale ta zbyła mnie machnięciem dłoni. Nie przejmuję się tym, co mówi generał Rębacz. To nie twój ojciec. Steveowi bratu Selen wolno walczyć. Powiedziałam robiąc wszystko, by moje słowa nie zabrzmiały błagalnie. Choć wiedziałam, że przegrywam. A ma tylko trzy lata. Matka zaczęła pocierać skroń co nigdy nie było dobrym znakiem. Co też mi się nie podoba, ale z chłopcami sprawy wyglądają inaczej. Dlaczego? Zapytałam. Po Masiusiaka? Ja też go mam. Czemu nie jestem chłopakiem? Wciąż pamiętam napięcie, które nagle pojawiło się na zazwyczaj spokojnej twarzy księżnej. Och, maleństwo. A chcesz być chłopcem? Nie umiałam znaleźć odpowiedzi na to pytanie, a już na pewno nie takiej, dzięki której dostałabym to, czego chciałam. "Czułam jednak, że opór matki zaczyna się chwiać. Założyłam ramiona na piersi i nie spuszczałam z niej oczu. Chcę walczyć! Matka jednak była myślami gdzie indziej. Uklęknęła, by móc mi spojrzeć w oczy. Korona z runicznego elektrum migotała na jej włosach. Dotknęła mojej twarzy, a ja ujrzałam w jej oczach powagę zabarwioną odrobiną smutku." Pozwolenie na walkę nie ma żadnego związku z tym, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką, powiedziała. W naszych czasach te podziały nie mają już takiego znaczenia jak kiedyś. A zwłaszcza dla ciebie. Nie zrozumiałam jej. Co to znaczy? Tyle, że jesteś moją córką, powiedziała księżna. Ale także moim synem. Ech. Za każdym razem, gdy wspominam te chwilę, żałuję, że nie umiałam się lepiej wysłowić. Ale jej słowa nie miały większego sensu. Od dawna wiedziałam, że nie jestem taka jak Selen. Zauważyłam różnicę, gdy kąpano nas razem. Ale to, czym siusiamy, miało dla mnie znaczenie równie nieistotne, jak kolor włosów, oczu czy skóry. Czemu to miało się w jakikolwiek sposób liczyć? Dla mnie ważne było wszystko to, w czym byłyśmy do siebie podobne. Miałaś być bliźniakami, ciągnęła matka. Dwa jajeczka zapłodnione w tej samej chwili: chłopiec i dziewczynka. Jej słowa były dla mnie całkowitym zaskoczeniem, lecz niczego nie kwestionowałam. W owych czasach nawet nie przychodziło mi do głowy, że matka mogła się w czymkolwiek mylić. Co się stało? Niebawem po twoim poczęciu pojawił się książę demonów, by zabić twego ojca. Mało brakowało, by mu się powiodło. Jego pierwsza żona Inevera oraz ja nie miałyśmy wyboru. Musiałyśmy sięgnąć po magię chora, by go ocalić. Znałam już tę opowieść, która krążyła po zamku matki jako legenda. Wszyscy wiedzieli, że księżna oraz Dama Jah nienawidzą się z wzajemnością, ale rzekomo tej nocy zwarły szyki. Nie rozumiem. Powiedziałam, choć nawet wtedy, gdy miałam pięć lat, te słowa wydały mi się słabe i nieodpowiednie. Nie nadawały się, by za ich pomocą pokazać, jak bardzo byłam zagubiona. Ledwie pojmowałam, czym było poczęcie, a matka usiłowała mi wyjaśnić coś o wiele większego i ważniejszego. Gdy narzucasz posłuszeństwo magii, jej część przepływa przez ciebie, powiedziała matka. Dzięki niej możesz się stać silniejsza i szybsza. Twoje zmysły wyostrzają się i sprawniej leczysz rany. Przechyliłam głowę nadal oszołomiona. W tej właśnie chwili jedno jajeczko wchłonęło drugie. Wykrztusiła matka przez zaciśnięte gardło, jakby właśnie połknęła nieprzyjemne lekarstwo. Pamiętam, że wpatrywałam się w nią długo, zanim odpowiedziałam. Czy ja zjadłam mego brata? Nie mieściło mi się to w głowie. Prawda okazała się przerażająca i przytłaczająca, ale najgorsze było jeszcze przede mną. A może... może zjadłam swoją siostrę? Nikt nikogo nie zjadł. Nie miałam pojęcia, jakiej reakcji spodziewała się matka, lecz na pewno nie takiej. Jakie znaczenie ma to, kto wkłonął kogo? Spytała. Tym razem od razu wiedziałam, jak zareagować. Skąd więc mam wiedzieć, kim jestem? Nie jesteś ani swoim bratem, ani swoją siostrą, powiedziała matka. Jesteś jednym i drugim. Jesteś sumą tego, czym stałoby się każde z was. W mojej głowie zaczęły się mnożyć pytania, jednak już wtedy wiedziałam, które z nich jest najważniejsze, skoro nikogo nie zjadłam, dlaczego trzymamy to wszystko w tajemnicy. Matka westchnęła, poprawiła mi włosze, a potem sukienkę, aż wreszcie powiedziała: bo nie ma na świecie drugiej takiej osoby jak ty oliw magia dokonała czegoś czego natura nie potrafi, jesteś w stanie zarówno rodzić dzieci, jak i je płodzić. Co dla różnych ludzi może oznaczać różne rzeczy. Któż wie, jak zareagują następcy Twojego ojca, jeśli zaczną się obawiać, iż możesz zechcieć sięgnąć po tron z czaszek w nowej krasji? Nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Zmartwienia matki wydawały mi się odległe, niczym chmury nad horyzontem. Spoglądałam na swoje dłonie, na ramiona, na ciało. Wszystko wydawało mi się dobrze znane, choć z jakiegoś powodu również nowe. Czyli nie jestem dziewczynką? Jesteś tym, czym chcesz być, powiedziała matka. Dla mnie to bez różnicy, bo kocham cię tak czy owak i zawsze będę przy tobie. Będę cię wspierać, jeśli zdecydujesz się pozostać dziewczyną. Nie opuszczę cię, jeśli zechcesz zostać chłopakiem. Jeśli chcesz oświadczyć całemu światu, że jesteś i jednym, i drugim, też będę stać przy tobie. Matka ujęła mnie za ramiona i ścisnęła je lekko. Niektóre wybory skierują cię na trudniejsze ścieżki, co też musisz zrozumieć. Jeśli pozostaniesz dziewczyną, rodacy Twojego ojca będą chcieli wziąć cię za żonę. Jeśli zadecydujesz, że jesteś chłopcem, mogą spróbować cię skrzywdzić, albo odebrać mi cię. Było to pierwsze ostrzeżenie, które wzięłam do serca. Nie wszystko zrozumiałam, ale wiedziałam, że nie chcę się rozstać z matką. Kim chcesz być? Spytała matka. Pomyślałam o młodszym bracie szelen, który ciągle za nami biegał. Bez przerwy się wydzierał, potykał o własne nogi i miał lepkie dłonie. Pomyślałam o naszym koledze Darinie się, o jego rozczuchanych włosach, niepasujących ubraniach i brudzie za paznokciami. Pomyślałam o wujku Garedzie, grubym, włochatym, cuchnącym potem i piwem. Potem przypomniały mi się zabawy z babcią. Próbowałam poznawać jej kosmetyki, przymierzać biżuterię i oglądać suknie. Pomyślałam o matce, najpotężniejszej osobie w zakątku, która zawsze wspaniale wyglądała w swych wyszukanych strojach i nigdy nie rozstawała się z migotliwą koroną z runicznego elektrum. Chcę być dziewczynką. Matka ujęła moją dłoń. A więc będziesz dziewczynką. I to właśnie podamy do wiadomości. Chyba, że podejmiesz inną decyzję. Świat zawsze będzie próbował umieścić cię w jednym z dwóch pudełek. Mam jednak nadzieję że wyrośniesz ponad te ograniczenia. Cofnęłam dłonie, A więc pozwól mi walczyć. Tym razem mi się udało. Babcia zabrała mnie później do mojego pokoju. Wciąż rozpierał mnie entuzjazm. Nieco dzień przecież udawało mi się zmienić decyzję matki. Ale gdzieś w głębi umysłu pojawiało się jedno pytanie po drugim. Już dawno powinna była ci o tym powiedzieć. Oznajmiła Elona. Zuszyła mi o to głowę od lat. Naprawdę? Nie umiałam ukryć zaskoczenia. Babcia wiedziała, że miałam zarówno chłopięce, jak i dziewczęce miejsca intymne, gdyż nieraz przewijałam, nigdy byłam niemowlęciem, ale nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. To, co masz między nogami, jest kluczem do królestwa, powiedziała babcia. Nie chcę królestwa, odpowiedziałam, bo tak właśnie myślałam. Ludzie mówią, że matka mogłaby zostać królową też, ale nie chciała. Gdyby miała jaja, już siedziałaby na tronie. Rzuciła elona miałam pięć lat, ale zdążyłam przyzwyczaić się do tego, że babcia posługuje się takimi słowami, nigdy nie zwracała się do nas tak jak matka czy inni dorośli z tobą wiąże większe nadzieje nie miało to dla mnie sensu, czyli moje jądra sprawiają, że będę odważniejsza spytałam, bo z całą pewnością odważna się nie czułam nie chodzi o same jądra, a raczej machnęła ręką. Raczej o męską energię. Mężczyźni zagarniają to czego chcą, a jeśli ktoś staje im na drodze, pozbywają się go. Moja córka ma największego kutasa w całej Tesie, ale nie chce jej się nim wymachiwać. A może ona po prostu nie chce zostać królową? zapytałam. Twoja mama udaje świętą prychnęła Elona. Ale bardzo lubi ustawiać ludzi wedle własnego widzimisię. Lubi to tak bardzo, że chętnie sięgnęłaby po koronę. Ale nie może się zmusić, by chwycić resztę książąt i księżnych za łby? Na pewno ma jakiś powód. Upierałam się, bo rzeczywiście nawet nie przyszłoby mi do głowy, że matka mogłaby się w jakiejkolwiek sprawie mylić. Babcia omiotła mnie wzrokiem. Może, jako najstarsze dziecko królowej, byłabyś o wiele bardziej niebezpieczna, parsknęłam śmiechem, bardziej zaskoczona niż rozbawiona. Niebezpieczna? Przecież ja jestem tylko dzieckiem. Na razie, powiedziała Elona. Jednak nie będzie tak zawsze. Niektóre sekrety są jak nóż w kieszeni i możesz je ukrywać przez całą wieczność. Inne są jak sztylet w ręku. Im dłużej go trzymasz, tym mocniej ugodzisz. Lepiej by ludzie dowiedzieli się od razu, kim jesteś, by zdążyli się przyzwyczaić do tej myśli, zanim wyrośniesz i staniesz się naprawdę niebezpieczna. Matka mówi, że niektórzy mogliby wówczas chcieć mnie skrzywdzić, odpowiedziałam, albo mnie porwać. — Jesteś na ścierwodemona księżniczką, Oliw — babcia wzruszyła ramionami. — I tak będziesz kiedyś celem. Jej słowa obudziły we mnie lęk. Jak dotąd miałam wrażenie, że grożące mi niebezpieczeństwo nie jest prawdziwe, ale po tym, co usłyszałam od Elony, miałam ochotę rzucić się do ucieczki i poszukać schronienia. Babcia przypuszczalnie wyczytała te emocje z mojej twarzy, bo położyła mi dłoń na ramieniu i zacisnęła lekko palce. Tu nic ci nie grozi, Oliw, ale jeśli chcesz, możemy podwoić straże Ta propozycja pocieszyła mnie nieco. I tak wszędzie mam już pełno straży. Gdzie jeszcze mieliby się znaleźć? W moim pokoju? Możemy upchnąć paru u mnie, zachichotała babcia. Jej śmiech rozproszył nieco mój lęk. Babcia Elona już taka była. Miała w zwyczaju ciskać ludziom prawdę prosto w oczy, a potem rozcierać ból. Pragnęła mi aprobaty równie mocno jak wszyscy inni, i wiedziałam, że chcę, bym zgodziła się z nią, ale miałam wrażenie, że to nie w porządku. Mama mówi, że jeśli chce być dziewczynką, to nią będę. Elona przyglądała mi się przez chwilę, a potem pokiwała głową. W porządku, jeśli naprawdę tego chcesz. Pociągnęła mnie za kosmyk włosów, który wysunął się z warkoczyka. Chodź zatem do mojej garderoby. Pora bym zaczęła cię uczyć kobiecych broni. 3. Kompromis. 349 rok plagi. Ujrzałem stos papierów na biurku dyrektorki Darsi, a w brzuchu ścisnęło mnie jak na kilka dni przed krwawieniem. Nie pomyliłam się więc co do sprawdzianu. Co my teraz zrobimy? Szepnęłam. Nie umiem ochronić mojego ogrodu przed wyschnięciem, nie mówiąc już o wyrecytowaniu siedmiu leków. Niestety to nie była przesada. Zioło lecznictwo zawsze mnie nudziło, bo czemu zresztą nie, a siedmiu leków jak dotąd nie musiałam zastosować na sobie. Nie miałam pojęcia, co dokładnie zrobiła ze mną magia matki, gdy przebywałam w jej łonie, ale różniłam się od moich rówieśników nie tylko budową ciała. Byłam silniejsza niż powinnam być w tym wieku. Szybciej goiły się wszelkie moje obrażenia. Nigdy dotąd nie chorowałam i nie byłam zainteresowana wywarami stymulującymi płodność. Matka uważała dociekliwy umysł za najważniejszą z cnót i wolała podręczniki odpowieści. Ale dla mnie przygody jaka ciętego języka zawsze były ciekawsze od starych dzienników zielarek i książek do historii. Gadanina innych dziewcząt siedzących w ławkach ucichła natychmiast, gdy weszłyśmy wraz z Selen. Żadna z nich nie zajęła naszych ulubionych miejsc, a zamiast tego obsiadły nas dookoła. Czułam się, jakbyśmy były dwoma jajkami w gnieździe. Trzech chłopaków z naszej klasy siedziało razem z tyłu sali. Na Uniwersytecie Zielarskim nie było ich wielu. Zanim matka otworzyła drzwi uczelni dla uczniów obu płci, zielarze należeli do rzadkości i często uważano ich za amatorów w stosunku do kobiet zajmujących się tym zawodem. Większość zielarek nie miała ochoty przyjmować chłopaków na naukę i nawet pacjenci podchodzili do nich z dystansem. Obecnie sytuacja nie zmieniła się znacząco. Zielarze nadal nie zdarzali się często i żaden z nich nie zajmował ważnego stanowiska na Uniwersytecie czy w szpitalu. — Cześć, chłopaki — powiedziała Selen, mijając ich. Między nami to niby ja byłam tą ładną. Miałam idealnie ułożone włosy i upodrowaną twarz. Ale to ona przyciągała uwagę. Sytuacja nie zmieniła się, gdy zajęłyśmy miejsca. Pozostałe dziewczęta zachowały wymuszony szacunkiem dystans wobec mnie, lecz z ochotą pochyliły się ku Selen. Nie mogłam ich winić. Selen niewiele ustępowała mi urodzeniem. Była siostrą księżnej i córką barona. Lecz jej pewność siebie i nieustająca pogoda ducha zarażały wszystkich dookoła. Inne dziewczęta lgnęły do niej. Chciały być takie jak ona. Ja czasem też tego pragnęłam. Chciałam wiedzieć, jak to jest być nią. Chciałam być tak pewna siebie, by ściągać innych ku sobie. W przyszłym tygodniu przypada prześlenie letnie, powiedziała Minda, która miała 16 lat i była najstarsza z nas. Miała okrągłą twarz i ciepły uśmiech, a włosy wiązała zwykłą, błękitną wstążką. Wybieracie się na objazd księstwa. Matka nie chce o tym słyszeć, ale ojciec już dał mi zgodę. seren wystawiła mały paluszek. Patrzcie, gdzie sobie owinęłam generała. Dziewczyny wybuchły śmiechem, a potem zerknęły na mnie. Żołądek ścisnął mi się jeszcze bardziej niż przed chwilą, gdy ujrzałam papiery na biurku dyrektorki. Jeszcze o tym nie rozmawiałam z księżną. I bałam się poruszyć ten temat, jeśli miałam być szczera. W tej wyprawie można było wziąć udział nawet w wieku trzynastu lat, ale matka nie zgodziła się zarówno dwa lata temu, jak i rok temu. Nie wydawało mi się, by teraz mogła zmienić zdanie, nawet jeśli Selen była tak pewna swego udziału. Wzmianka o matce jak zwykle wywołała oczekiwany przeze mnie efekt i wszystkie dziewczyny się odwróciły. Ci, którzy się jej nie bali, otaczali ją boską czcią, a wielu ludzi robiło jedno i drugie. Całowałam się z Perinem, Powiedziała Seren ponownie ściągając na siebie uwagę, a potem obdarzyła mnie tajemniczym uśmiechem. Kiwnęła mi głową z wdzięcznością. Seren nie udało się jednak powiedzieć koleżankom o swojej smrodliwej przygodzie, gdyż niespodziewanie usłyszałyśmy: Zakładać fartuchy! Do sali wkroczyła dyrektorka Darcy z wielką tacą pełną roślin w garnkach z grubej gliny. Siwiejące włosy upinała w ciasny kok, a ciężką tacę bez wysiłku trzymała twardymi dłońmi, silnymi dzięki wielu dekadom nastawiania kości. Swego czasu była uczennicą matki i należała do grona ludzi, którymi matka mnie otoczyła ze względu na swój brak czasu. Kochałam Darcy jak rodzoną ciotkę, choć rozczarowywała ją jako uczennica. Na nasze zwykłe, błękitne suknie uczennic nałożyłyśmy ciężkie fartuchy, pełne kieszeni wypełnionych suchymi ziołami i narzędziami. A potem opuściłyśmy ławki i podeszłyśmy do stołu dyrektorki. Musimy przesadzić te sztywniele, powiedziała Darcy. Czy któraś z was wie dlaczego? Nikt nie podniósł ręki. Pytanie było łatwe, bo nawet ja znałam odpowiedź, ale koleżanki dały mi czas, bym zgłosiła się jako pierwsza. Babcia tłumaczyła to tym, iż wiedziały, że któregoś dnia sama zostanę księżną, i chciały zawczasu zaskarbić sobie moją przychylność. Ja wolałabym uwierzyć w to, że darzyły mnie przyjaźnią, jednak po prawdzie moją jedyną przyjaciółką była Seren. Nikt inny mi naprawdę nie ufał. Oliw, oznajmiła dyrektorka, gdy podniosłam rękę. Bo pędy sztywniela mocno się rozrastają, powiedziałam, i z czasem rozsadzą nawet najgrubszą doniczkę. Brawo, dyrektorka uśmiechnęła się do mnie szeroko. Korzenie sztywniela pracują powoli, ale mają ogromną siłę. Potrafią przebić się nawet przez te wzmacniane doniczki. Uderzyła w jedną z nich swoim ciężkim kijem. Każdą łodygę trzeba będzie kilka razy przekręcić, by uwolnić pędy od gliny. Dopiero wtedy można je wyciągnąć z gleby. Minda zabrała się za rośliny jako pierwsza. Była wysoką, silną dziewczyną i umiejętnie ujęła łodygę, ale nie mogła wyciągnąć jej z ziemi, aż poczerwieniała z wysiłku. Rozejrzałam się i przekonałam, że pozostali mieli podobne trudności. Nawet Seren stęknęła i poddała się po pierwszej próbie. Złapałam doniczkę mocno jedną ręką i zacisnęłam drugą na łodydze. Obróciłam ją i szarpnęłam mocno. Sztywniel wystrzelił w powietrze. Ziemia eksplodowała naokoło, a wzmocniona glina pękła mi w dłoni. Koleżanki i koledzy wbili we mnie spojrzenia, a ja poskromiłam ochotę, by rzucić się do ucieczki. Zawsze byłam silniejsza od innych, lecz... Czasem zapominam, ile naprawdę dzieli mnie od reszty. Mój fartuch oraz starannie zaplecione warkocze były brudne od ziemi. Praca Miszy i Elony poszła na marne. Wyglądałam teraz jak idiotka. — Ostrożnie, dziecko! — Darcy podeszła do mnie. — Nie trzeba było go całkiem wyrywać. — Nie skaleczyłaś się? — Nie. — A powinnam. Czułam, jak ostra krawędź glinianego okrucha przesuwa się mi po dłoni. Każdej innej uczennicy pewnie trzeba by założyć szwy, a być może i skierować ją na zabieg. Ale ja wiedziałam, że nic mi się nie stało. Nie musiałam nawet patrzeć. Nic mi nie jest. Odpowiedziałam i spróbowałam się cofnąć. Nie chciałam ściągać na siebie uwagi, jednak ogromne dłonie dyrektorki już pochwyciły moją rękę, by mogła mnie uważnie obejrzeć. Wtedy rozległ się głośny trzask. Uniosłam wzrok i ujrzałam Selen, która stała nad rozbitą doniczką. Wszędzie walała się ziemia i kawałki sztywniela. Na stwórce, czy wszystkie wymazałyście sobie palce masłem? zawołała dyrektorka. Upewniwszy się, że nie ujęła suknię i przypadła do selen, zapomniawszy już o mnie. Selen przechwyciła moje spojrzenie, a ja od razu wiedziałam, że celowo upuściła doniczkę, by nikt nie zaczął myśleć o tym, co właśnie zrobiłam. Nie miałam pojęcia, co zrobiłabym bez niej. Dziewczyny przesadziły roślinę, a ja stałam przy umywalce i myłam się, rujnując przy tym wysiłek elony. Szatę uczennicy oraz fartuch uszyto tak, by doświadczenia nie czyniły im szkody i wystarczyło je otrzepać, by były czyste. Z włosami było inaczej. Rozplecenie warkoczy zabrałoby resztę lekcji i wyglądałabym później na jeszcze bardziej rozczuchraną. Próbowałam więc wytrzepać z nich ziemię, choć bez powodzenia. Czułam wilgotne drobinki na skórze głowy. Czułam się upokorzona, ale zrobiłam to, co w mojej sytuacji zrobiłaby Elona i wróciłam na swoje miejsce z podniesioną głową. Dyrektorka przedstawiła zasady sprawdzianu, który przewidziałam. Znałam większość odpowiedzi, ale to, czy będę w stanie uważyć idealny eliksir nasenny z Turunia i pyłku z Werbeny lub rozpoznać z wyglądu tuzin nasion, nie miało większego znaczenia, bo księżna zwróciła uwagę tylko na te pytania, przy których się pomyliłam – Chyba jakoś mi poszło, mruknęła do mnie Serena, gdy odłożyłyśmy pióra, a Darcy zebrała pracę. — A tobie? — Zachowaj mnie we wspomnieniach, kiedy już matka mnie zabije — powiedziałam. Seren miała długą szyję i jej śmiech jakoś kojarzył mi się zawsze z gęganiem łabędzia. — Na pewno nie aż tak źle. Gdy zdałaś test ze sztuki posługiwania się ogniem, twój tata wrzasnął z radości i uniósł cię w ramionach — powiedziałam. Ja zdobyłam więcej punktów, a jednak matka zafundowała mi dwugodzinny wykład o konsekwencjach mojej jedynej pomyłki. Ojcu, wystarczyłoby, gdybym umiała czytać, odpowiedziała Selena. Twierdzi, że nim skończył 30 lat ledwie umiał się podpisać. Naraz zaskoczona mina wciągnęła głośno powietrze, a wszystkie uczennice poderwały się i wyprężyły na baczność, patrząc przed siebie. Uniosłam głowę i westchnęłam. Oto księżna z niezapowiedzianą wizytą. I to tuż po teście. Cóż za zbieg okoliczności? Wszyscy pochylili głowy, a dziewczyny dygnęły, gdy księżna weszła do sali. Omiotła mnie wzrokiem i zauważyła stan moich włosów oraz brudna fartuchu. Witaj liszo, Darcy złożyła jej ukłon. Och, dajże już spokój. Księżna zbyła pozdrowienie machnięciem dłoni i rozchyliła ramiona, by ją uścisnąć, co również należało do protokołu. Dała w ten sposób znać uczennicom, że darzy dyrektorkę Darsi szczególnymi względami. Nawet seren nie zwracała się do niej perliszo, choć były siostrami. Darsi objęła matkę, ale tylko na chwilę. Nie wiedziałam, że planujesz złożyć nam wizytę, tylko przechodziłam. Odpowiedziała księżna i zerknęła na sprawdziany na biurku Darcy. Jakie postępy robi klasa? Darcy popatrzyła na mnie i przez krótką chwilę wyobraziłam sobie, jak podaję matce moją pracę, by oceniła ją przy wszystkich. Tak się jednak nie stało. Myślę, że mam tu całkiem udaną grupę młodych zielarek i zielarzy. Oliw zawsze zgłasza się jako pierwsza, lecz wszyscy mają talent. Jej słowa były właściwie prawdą. A wtedy księżna zerknęła na stół z roślinami. I uniosła brew. Ziemia z podłogi została już zamieciona do czysta, ale jej blado-błękitne oczy omiotły okruchy glinianej donicy w koszu na śmieci. Problemy z przesadzaniem sztywnieli. Moja wina odezwała się Seren, nim Darcy udało się odpowiedzieć i podniosła wielkie dłonie. Czasem całkiem zapominam, jaka jestem silna. Tak jak twój ojciec. Księżna uśmiechnęła się do Seren. A moja przyjaciółka rozpromieniła się wbrew sobie. Komplementy matki tak właśnie działały na ludzi, tym bardziej, że były rzadkie. Nie przypominałam sobie, kiedy matka uśmiechała się tak do mnie. Księżna spojrzała z powrotem na Darcy. Nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli zabiorę córkę na chwilę, dyrektorko? Oczywiście, że nie. Darcy dygnęła, a ja znów poczułam ucisk w żołądku. Trzymałam się blisko okien, gdy szłyśmy korytarzem uniwersytetu i próbowałam nie patrzeć na delikatne, wzmacniane runami okulary, które matka nosiła na szyi na srebrnym łańcuszku. Jej magia nie działała w blasku słońca. Nie było zresztą takiej magii, która by działała za dnia. Słońce wypalało jej moc, dlatego też demony, istoty z magii złożone wyłaniały się z bezpiecznej otchłani tylko w nocy. Księżna była wiedźmą, choć nienawidziła tego określenia. Dla niej magia była nauką, mimo że raczej nie tego uczyłyśmy się podczas zajęć z ziołolecznictwa czy chemii. Matka nie miała nic wspólnego z wiedźmami, które pojawiały się w opowieściach Minstreli. Nie była chichoczącą jędzą, która obrzuca ludzi klątwami, by dać im nauczkę. Nie, jej runy chroniły zakątek przed demonami. A przynajmniej tak się mówiło. Nigdy nie widziałam otchłańca, obojętnie, żywego czy martwego. Ich moc przechowywały jedynie stare kości trzymane w ciemności. Wojna z demonami dobiegła końca, zanim się nauczyłam chodzić, a nieliczne otchłańce, które przetrwały czystkę urządzoną im przez wybawiciela, zostały przegnane za granice wielkich runów matki, a potem wycięte przez rębaczy generała Gareda. Bez względu na to, co się stało z demonami, magia księżnej to nie wymysł. Posiadała kości, wycięte i uformowane ze szkieletów demonów, na które naniosła runy przepowiedni, pozwalające jej zrozumieć teraźniejszość i zobaczyć przyszłość. Widziałam już, jak z niebywałą precyzją przewidywała pożary, powodzie i susze, dzięki czemu mogła w porę reagować. Wystarczyło wysłać brygadę strażaków w odpowiednie miejsce, usypać należycie wysokie groble albo rozkazać zabrać dodatkowe zapasy. W ten sposób poddani matki mogli uniknąć wszelkich nieszczęść i nigdy nie cierpieli głodu czy pragnienia. Parokrotnie widziałam, jak sięga poruszczkę, którą nosiła u pasa, ale aktywowała wówczas jedynie runy światła, by rozjaśnić pokój lub dźwięku żeby jej głos niósł się nad tłumem. Słyszałam jednakże wiele opowieści i widziałam przynajmniej jeden obraz przedstawiający matkę, jak ciska ogniem i błyskawicami w otchłańce podczas wojny. Byłam pewna, że to przesada, ale tak wielu ludzi uważało te historie za prawdziwe, że chyba nie mogłam uznać ich za wymysł. Najbardziej jednak nienawidziłam tych jej okularów. Magia emanowała z otchłani, a każda żywa istota miała w sobie jej cząstkę. Runy widzenia, które naniesiono na szkła okularów, pozwalały matce widzieć magię jako promieniującą jasność, dostrzegała dzięki nim również ludzkie aury. Każdego z nas otaczała własna aura, unikatowa niczym odcisk palca, lecz płynna jak wody jeziora, przeobrażająca się wraz z naszymi myślami i uczuciami. Dzięki runicznemu widzeniu, księżna mogła czytać aury rozmówcy i wychwytywać wszelkie kłamstwa bądź próby zatajenia prawdy, co przychodziło jej równie łatwo jak kartkowanie którejś z tych suchych ksiąg naukowych. Czasami miałam wrażenie, że po prostu wyrywała myśl prosto z głowy. Nigdy nie zostawałam sama, zawsze ktoś mnie strzegł, i nie mogłam nawet pomarzyć o tym, by się wyrwać i całować z chłopakiem jak selen. Moje myśli to była jedyna prywatność, jaka mi pozostała. Szarpnęłaś za mocno i rozwaliłaś doniczkę, stwierdziła matka. Światło słoneczne niewiele mi pomagało, bo księżna potrafiła przejrzeć mnie na wylot nawet bez okularów. To był wypadek, odparłam, choć wiedziałam od razu, że żadne słowa nie mogły powstrzymać nadciągającego wykładu. Nic by mnie przed nim nie uchroniło. Wykłady matki są jak deszcz i nie sposób się przed nimi schronić. Musisz bardziej uważać, Oliw, powiedziała matka. Jeśli ludzie zauważą, jaka jesteś silna, być może uznają to za coś nienaturalnego. A czy ja cała nie jestem czymś nienaturalnym? Spytałam. Bzdura zbeształa mnie. Cóż to znów zagadanie? A więc dlaczego muszę to ukrywać? dociekałam. Bo im mniej uwagi na siebie ściągasz, tym jesteś bezpieczniejsza. A w przyszłym roku czy tego chcesz, czy nie tak czy owak czeka ci mnóstwo zainteresowania. Jej słowa były tak zaskakujące, że zapomniała o ripoście. A co się wydarzy w przyszłym roku? Ukończysz szesnaście lat, odpowiedziała księżna. Będziesz więc w odpowiednim wieku, by rozpoczęły się starania o twoją rękę. Wiosną onżjeriańczycy zaczną ci przysyłać zaproszenia na bale, a krasjani ustawią się w długiej kolejce przed bramami zakątka, by zająć się swataniem. Księżna Arein robi zaś wszystko, by przedstawić ci swego wnuka Rainbeka. Przedstawić? spytałam ze zdziwieniem. Korespondowaliśmy z księciem Reinbeckiem od dzieciństwa. Jako konkurenta do twojej ręki, wyjaśniła matka. Nawet księżna Elisa z Miln ma już pewnego młodego księcia na oku, gdybyśmy były zainteresowane. Mężczyźni będą się ubiegać o moje względy? Moje? spytałam z niedowierzaniem, lecz poczułam ukłucie ekscytacji. Całowanie się po kątach ze stajennym to jedno, ale spacer po ogrodzie z chłopakiem, którego wszyscy uważają za odpowiednią partię, to zupełnie coś innego. Ciekawa byłam, czy Reinbeck jest przystojny. W głębi serca wiedziałam jednak, że to nie takie proste. Nawet gdyby Reinbeck olśnił mnie jak słońce, pojęcia nie miałam, jak zareaguje w noc poślubną, gdy uświadomi sobie, że nie przypominam innych kobiet. Nie jestem gotowa, by komukolwiek coś obiecać. Udało mi się wykrztusić. Pewnie, że nie, zgodziła się matka. Jesteś o wiele za młoda. Jeszcze się nawet z nikim nie całowałaś. Proszę, nawet tego się dowiedziałaś, pomyślałam i ze wszystkich sił zamaskowałam to, jak bardzo zabolała mnie utrata tego sekretu. Ciebie przyobiecano komuś, gdy miałaś zaledwie trzynaście lat, powiedziałam. Babcia mi powiedziała: Proszę, nawet tego się dowiedziałaś. Matka powtórzyła moją myśl. To był jej przeklęty pomysł. A skończył się katastrofą. Rzekłabym, że to wystarczający powód, by nie pozwalać matkom na podejmowanie decyzji w imieniu córek, ale nie miałam odwagi. A kiedy będę wystarczająco dojrzała? Matka przyjrzała mi się uważnie i ostrożnie dobrała słowa. Proszę cię, daj sobie jeszcze kilka lat. Powoli wypuściłam powietrze przez nos, próbując zamaskować połączenie gniewu i rozczarowania. A mogę chociaż pojechać z innymi dziewczynami na objazd księstwa? To nie jest najlepszy pomysł. Matka zmarszczyła czoło. Wiele się dzieje na dworze. Premier Madżach otwarło granice po raz pierwszy od twego urodzenia. Za dwa tygodnie będziemy gościć ich dyplomatów, by wynegocjować ich dołączenie do paktu wolnych miast. Jeśli chcesz się wybrać na objazd po tym wszystkim, mogę przygotować grupę. Nie chcę żadnej grupy. Przerwała matce, na co ona zamrugała zaskoczona. Nie chcę służby, ochrony i pierwszego ministra artera, który będzie mnie uczył historii każdego mijanego miasta. Matka oparła dłonie na biodrach. A więc chyba nie rozumiesz idei objazdu księstwa. To rytuał przejścia, to ty czegoś tu nie rozumiesz! Znów jej przerwałam i tym razem na twarzy matki ujrzałam zdecydowanie mniej wyrozumiałości. Jasna sprawa, objazd ma nas nauczyć historii księstwa próbowałam mówić spokojnym tonem. Ale to nie z tego powodu nazywa się go rytuałem przejścia. Chodzi o to, by wyrwać się z domu z przyjaciółmi. O to, by znaleźć się z dala od rodziców i przez kilka dni objeżdżać inne miasta. By spać w kręgach podróżnych, w dzikich krainach, z dala od wielkich runów. Ale przecież będziesz z przyjaciółkami, wtrąciła matka. Będzie z tobą Selen i Misza? Zatrzymałam się. Matka zrobiła jeszcze dwa kroki, po czym odwróciła się ku mnie. Na jej obliczu pojawiła się irytacja. Seren wybiera się na objazd z innymi dziewczynami. Generał Gareth jej pozwolił, a Misza to moja niania, a także twoja siostra. Poprawiła mnie matka, ale ja tylko założyłam ramiona na piersi. Niech tam sobie chcesz, prychnęła księżna. Nie możesz pojechać z innymi, bo to zbyt niebezpieczne. Za innymi dziewczętami nie uganiają się zabójcy. Nawet za Selen. Mamo proszę! Wywróciłam oczami. Jej reakcja była tak błyskawiczna, że nawet mi nie udało się zareagować w porę. Niespodziewanie zdałam sobie sprawę z tego, że matka stoi przy mnie, trzyma mnie za podbródek i unosi mi głowę, bym mogła spojrzeć jej w oczy. Próbowałam stawić jej opór, ale była o wiele silniejsza ode mnie. Jej palce wydały mi się zimne i nieubłagane, jak lód. Wiedziałam, że nigdy by mnie nie skrzywdziła, a mimo to poczułam lęk. To nie żarty, Oliw. Zabójca może cię dopaść równie szybko jak ja teraz, a nawet szybciej, i na pewno nie po to, by cię ująć za brodę. Próbowałam się wyrwać, ale matka, puściwszy podbródek, złapała mnie za ramię. Postronny obserwator mógłby to uznać za zwykły matczyny gest, lecz dłoń księżnej była mocna jak marmur, a jej wolna druga ręka musnęła różdżkę. Matka bez wahania skruszyła mój opór i poprowadziła mnie do pustej sali lekcyjnej. A potem zatrzasnęła za nami drzwi. Okaż trochę szacunku, siostrze, powiedziała z gniewem. Poświęciła całe życie, by zajmować się tobą. To prawda, ale ja wnet przejrzałam nową strategię matki. Smagała mnie teraz słowami, by wzbudzić poczucie winy i sprawić, bym zapomniała o tym, na czym mi zależy. Udało mi się wyswobodzić ramię i przejść na drugą stronę sali, by spojrzeć przez okno. Słońce nie padało bezpośrednio na mnie. Ale nawet jego jasność stanowiła skuteczną broń przeciwko mocom matki. Ja zresztą również zasłużyłam na nieco szacunku, ciągnęła księżna. Demony, wbrew temu, co mówią opiekunowie, wcale nie znikły. Wierz mi, wcale nie zostały przepędzone przez wybawiciela. Z dala od wielkich runów będziesz narażona na niebezpieczeństwo z ich strony. Pochyliłam głowę i spróbowałam udawać pokorę. Zachowywałam się, jakbym naprawdę rozumiała niebezpieczeństwo, choć tak nie było. Nigdy w życiu nie widziałam nawet wichrowego demona na niebie. Od lat nikt nie widział żadnego otchłańca. Stały się bohaterami bajek, jak gadające nocne wilki czy skrzaty. Matka powiedziała kiedyś, że gdy wybawiciel przegonił demony z odebrał światu część magii. Bez demonów, czy raczej ich kości, ludzkość utraciła możliwość regenerowania mocy runów, przez co moc magicznych przedmiotów zaczęła słabnąć. Mało kto na świecie dysponował jeszcze jakąkolwiek mocą z wyjątkiem moich rodziców i... A naznaczone dzieci nie przybędą, by nas prowadzić i chronić? Matka skrzywiła się nagle, jakby ktoś wycisnął jej całą cytrynę do herbaty. Naznaczone dzieci były wynikiem eksperymentu, który przeprowadziła podczas wojny. Wybawiciel wytatuował sobie na ciele runy, które pobierały i przechowywały magię. Wedle opowieści mógł dzięki nim dokonywać niezwykłych czynów. Matka próbowała to powtórzyć, ale... Z. Cóż, różnym powodzeniem. Runy dały naznaczonym dzieciom wielką siłę, lecz magia zmieniła je tak, jak zmieniła mnie. Mieszkały teraz w dziczy za granicami wielkich runów i patrolowały obrzeża księstwa. Nie można im ufać, odpowiedziała matka. Nawet tym, którzy mają dobre serca, całkiem odbija na widok demona. Arena Bejos nie trzyma ich już na smyczy. Przesilenie letnie przypada w tym roku na nów. Nie jestem gotowa na podjęcie takiego ryzyka. Zamrugałam. Ludzie mieli naznaczone dzieci zaleśne bóstwa, zbyt dzikie, by wtopić się w życie zwykłego społeczeństwa, lecz oddane służbie ludzkości. Mówiło się o nich jako o pierwszej linii obrony Tesy, i nie mieściło mi się w głowie, że ci ludzie mogli być niegodni zaufania. Choć być może matka próbowała mnie przestraszyć. Dobra, a więc poślij z nami strażę. Uniosłam dłonie. Poślij kapitanu łądę, jeśli musisz. Tylko pozwól mi wyjechać z przyjaciółkami. Matka zaczęła masować skronie dwoma palcami, zrobiła zawsze gdy nachodził ją ból głowy. To zaś oznaczało, że wygrywałam albo zaraz miałam ponieść spektakularną porażkę. Pojedziesz w królewskim powozie, powiedziała matka. Ale zaczęłam. Królewski powóz odseparowałby mnie od reszty skuteczniej niż cała armia. Żadnych ale, Powóz jest opancerzony, towarzyszyć ci będą Selen, Misza i Lord Arthur. Przedem pojedzie kapitan Łąda z sześcioma kawalerzystami zakątka. Podczas objazdu będziesz mogła wysiadać na zwiedzanie i zakupy z koleżankami, ale Łąda i Misza nie odstąpią cię ani na krok. Zacisnęłam usta. Nie tak to sobie wyobrażałam. Mimo to wolałam taką wycieczkę niż żadną. O wiele bardziej. Wreszcie miałam się stąd wyrwać. Wreszcie miałam wyjechać ze stolicy, zostawić matkę i zobaczyć nieco świata. — I nocować będziesz w obrębie Wielkiego Runu — zakończyła księżna. Wytreszczyłam oczy, gdy dotarło do mnie w pełni znaczenie jej słów. — Co takiego? Opancerzony powóz? łąda, arter, półtuzina kawalerzystów i jeszcze nie chcesz puścić mnie na biwak? Miałam ochotę powiedzieć znacznie więcej, ale matka przerwała mi, unosząc palec. — Proponuję ci kompromis, Oliw. I radzę ci go przyjąć.